Siema, witam wszystkich, z tej strony Tomasz. Dzisiaj vlog poświęcony jednemu tematowi, a jest to Mourinho w Tottenhamie. Słuchajcie, tak, wczoraj przed meczem z Polską i Słowenią ukazała się informacja, że Pochettino z Tottenhamu został zwolniony i jego zastępcą został Portugalczyk. Dziś został zaprezentowany. Czy ten widok szokuje? Czy ten wybór szokuje? No troszeczkę, no. Wiecie. Mourinho, Madib. W moim odczuciu bardziej pasował na trenera na przykład PSG, ewentualnie trenera Bundeslidze. To są takie rejony, gdzie jeszcze nie był. I teraz wraca do Anglii, do Tottenhamu. Czy się tam jakoś poukłada? Nie wiem, zobaczymy to. Wiecie, Chelsea pierwsze 2 lata no poszłyby jakoś, tak. Trzeci to zawsze u niego jest słaby. Brał, tak było w Chelsea, tak było ostatnio w United. Czyli tak, ostatnio w United to było tak. Pierwszy sezon wygrana Liga Europy plus 6. miejsce w Premier League. Drugi sezon to było 2. miejsce w Premier League, a także 1/8 Ligi Mistrzów. 1/8 Ligi Mistrzów, gdzie przegrali Sevillą. A trzeci sezon to wyszli z grupy, ale byli tak blisko, że został z Mourinho zwolniony. Czy są to jakieś dobre prognostyki na Tottenhamu? Szczerze mówiąc, nie wiem, nie wiem. No, nie wiem, też właśnie tu Pochettino został zwolniony. W przypadku tego można się zastanawiać dlaczego. Chodzi o to pewnie, że się już wypalił typ. Wiecie, on im zapewnił zarówno jedną finał Ligi Mistrzów, jak i wiadomo. I był tam dość długo w tym Tottenhamie. Nie pamiętam od kiedy on przyjął. Jeżeli ktoś wie, to niech mi napisze, bo ja jestem chujowy i nie wiem takich rzeczy. Ale wziął tak, wziął sobie to i odszedł. Czy Tottenham z Mourinho zejdzie daleko? Nie wiem, zobaczymy. Wiecie, widzę mi w swoim słabo. Czy się słabo? No. Bo 1-2 do 7 przegra i z... No i Piakosem chyba zremisowali. Z Trevo, z Wezda chyba wygrali. And that's all. And to wszystko. Wszystko. A Mourinho, czy Mourinho ma jeszcze do zaoferowania? Biorąc pod uwagę, że miał trochę przerwy, no to... Wiecie, to może być jeszcze taki ostatni przystanek, jeżeli chodzi o Anglię. Później spróbuję albo wysiądzie, albo wróci, albo zakończy karierę trenerską, bo to... No to... Nie wiem, czy będzie miał dalszy szans. Sens. No, oprócz tego, z tego co się dowiedziałem, to Tottenham jest chyba 14 tabeli. Jeżeli dobrze myślę. A nie mogę sprawdzić teraz, bo nie chcę. Kontynuować. No więc, nie mogę sprawdzić i to jest właśnie ten problem, że... Nie wiem, czy to jest dobre. Zobaczymy, czy się... Sprawdzi Mourinho. Sprawdził się w United, sprawdził się w Chelsea. A ten Hamie też powinien się sprawdzić. Więc na tym doktora tyle. Dzięki, cześć.